Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta 2. Jak powiedziałem, w ostatnim odcinku sprawdzimy sobie anomalię, którą wykryliśmy ostatnio. Ląduj. Zobaczymy, co tam się znajduje, bo czasem są ciekawe misje poboczne. I sporo ekspozycji z nich czasem, więc opłaca się robić, żeby wymaksować postać. Raczej nie mam za dużo postaci do wyboru, więc akceptuj. Wyjdź, bo nic nie mam do tego. To jest chyba placówka Cerberusa, o ile się nie mylę, ale nie jestem pewien. Ale tu było sporo strzelania. Takiego strzelania. To jest snajpera? Nie, to nie jest snajpera, to jest karabin. Dobra. O ty kurwa. Ty kurwa, dobry jest. Nie shotgun. Kurwa, szyba. Headshot. Drugi. A się ruszają, nie mam cela, no. Quick. Zamknij ryj. No tak, salarianie. Dobra. Amunicja. Dobra, co my tu mamy? O kurwa, znowu to. Dobra, zrobione. Tożsamość agenta? Nie, to złapali kogoś z Cerberusa chyba. Jak ktoś chce, to może sobie poczytać wszystko. Ale mnie bardziej ciekawi, co z tego wyjdzie, więc... No ty. Dobra, martwi. Shut the fuck up. Dobra, broń się zmienia w jeden prawidłowy sposób. Masz swoją. O, mać. Dobra, będzie sporo łażenia tutaj chyba. Zobaczmy, co jest tutaj. Drzwi. No kurwa, kto by się domyślił w sumie. Dobra, to tutaj. Rezystorek. Masa, pyk, pyk, pyk i zrobimy. O kurwa! Co tu się odjebało? Zaszyfrowane dane wydobyte od pojmanego agenta Cerberusa. Informacje
informacje te mogą zaszkodzić Cerberusowi, jeśli trafią do wiadomości publicznej. Zachowam dla siebie może. Otrzymano dane. A i tyle. Mogłem połazić jednak trochę po tym... Kurwa, mogłem połazić troszkę po całym tym ośrodku, może bym coś znalazł, chociaż jakiś hajs. Kurwa. Nie wyszło. Dobra, to może polecimy na ten, na Omega. Jeśli tak się nazywało to. Ta placówka. Już jest, no, nie będziemy chciał mi się tu wracać. Pyk. Bogaty złoża. Wyrzucam sondę. Pyk. Wyrzucam sondę. Pyk. Sonda poszła. Pyk. Sonda poszła. Dobra. Jakoś nie przykładam się za bardzo do tego, ale trudno. W tą stronę. I tutaj Omega, tak, to Omega była. Czyli dobra, mi się wydawało. Dokuj. Nie da się dwuklikiem, kurwa. No i chyba jesteśmy na Omedze. No a to kto to? Witaj na Omedze. Jesteś tu nowy, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, że... O! Cześć, Mochlan. Ja właśnie... Zmykaj, Fargut. Już. Oczywiście, Mochlan. Co tylko ona zechce. Ona? Cholerny łachudry. Witaj na Omedze, Shepard. Wiesz, kim jestem? Oczywiście. Namierzaliśmy cię od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretny. Arya chce wiedzieć, co sprowadza martwe widmo na Omegę. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Już raz umarłem, nie mam zamiaru znowu, ale... Pomyśl okay. O tym. Zaświaty. Już. Otrzymuję doniesienia o kwarantannie w slumsach, gdzie dr Morlin Solus prowadzi klinikę. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych przez grupę to jest oświaty. Dotyczących planów rozprawienia się z Archaniołem. W zaświatach jest punkt werbunkowy, który może mieć o nim informację. Co wstajesz, cwaniaczku? Na kogoś, komu zaraz zepsuje dzień. Nie szukam guza. Może ja szukam. Może lepiej, żebyś się stąd wyniósł, zanim ci jakiegoś znajdę. Dobra, dobra. No, dobra, dobra, wypierdalaj. No i dobrze się składa, słuchaj. No i chuj. Otwórz. Nie no, ale miejsce bardzo klimatyczne, muszę przyznać. A to kto? Aha. Bliżej nie podchodź. No, trochę ich więcej.
Nie ruszaj się! Jeśli szukasz broni, to nie najlepiej ci. Z martwymi widmami trzeba uważać. Ktoś mógł się pod ciebie podszyć. Powiedziano mi, że w razie pytań najlepiej pogadać z tobą. Są czyści. Zależy, co to za pytania. Rządzisz Omegą? Jestem Omega. Aha. Ale potrzebujesz więcej. Każdy potrzebuje więcej czegoś i wszyscy przychodzą do mnie. Jestem szefową, dyrektorem, ba, królową nawet. To nieważne. Na Omedze nie ma oficjalnego władcy i jest tylko jedno prawo. Nie podskakuj, Ari. W grze o Tron też jest podobne prawo w sumie. Podoba mi się. Łatwo je zapamiętać. No kurwa, co ty? Jeśli je zapomnisz, ktoś ci przypomni. A wtedy ja wyrzucę cię przez śluzę powietrzną. Więc czym mogę ci służyć? Szukam Mordina Solusa. Wiesz, gdzie go znajdę? Salariańskiego lekarza? Słyszałam, że próbuje pomagać ofiarom zarazy w strefie kwarantanny. Zawsze lubiłam Mordina. Nie wiadomo, czy cię wyleczy, czy zastrzeli. To był fajny lekarz. Co możesz mi o nim powiedzieć? Był w salariańskim oddziale do zadań specjalnych. Błyskotliwy i niebezpieczny. Tylko nie daj mu się rozgadać. Nie umie się zamknąć. Jeśli koniecznie musisz go znaleźć, leć promem do strefy kwarantanny. Oczywiście nie wiadomo, czy cię wpuszczą. Ja dam radę. Próbuję wytropić Archanioła. Ty i połowa Omegi. Też chcesz jego śmierci? Czemu wszyscy go ścigają? Wydaje mu się, że walczy po stronie dobra. Ale Omega nie ma dobrej strony. Wszystko, co robi, kogoś wkurza. Nagrabił sobie. Zbieram drużynę. Jest na liście kandydatów. Ciekawe. Stając po stronie Archanioła, nie zyskasz przyjaciół. O ile do niego dotrzesz, teraz jest w lekkich opałach. Jakich opałach? Miejscowe grupy najemników łączą siły, żeby go załatwić. Postawili go pod ścianą, ale chyba mają problemy z wykończeniem go. Zaczęli przyjmować do pomocy wszystkich z bronią. Może tak uda nam się go znaleźć. Wynajęli prywatną salę do prowadzenia naboru. O tam. Na pewno pozwolą ci się zaciągnąć. Co możesz mi powiedzieć o Archaniele? Mniej niż bym chciała. Pojawił się tu parę miesięcy temu i daje wszystkim popalić. Jeśli ktoś sam sobie stanowi prawo, a tutaj robią tak wszyscy, on bardzo utrudnia życie. Jest nierozważnym idealistą, ale ma dość rozumu, żeby nie wchodzić mi w drogę. To mi wystarczy w sumie. Ciekawe, czy powiesz to samo, kiedy najemnicy się zorientują, że chcesz mu pomóc? Jedna rewizja i od razu do rzeczy. Zwykle ludzie chcą dowiedzieć się więcej na mój temat. Twoją śmierć zepchnięto na dalszy plan, ale nie była tajemnicą. Musiałam się upewnić, że to naprawdę ty. Mogłeś być kimkolwiek. Czymkolwiek. Z czasem się okaże, czego potrzebujesz. Mnie to ciekawi. Ale Omega macie gdzieś. Super. Może jeszcze tu wrócę. Może tu będę. Zajebiście. Dobra, zgaduję, że to tu werbują. Podobno szukacie rekrutów. A może wejdziesz do środka? A może to niby pomysł. Dostaniesz pieniądze po robocie, jak wszyscy. Kto następny? O, wyglądacie na twardzieli. Szukacie dobrej zadymy? No. Można tak powiedzieć. Standardowe wynagrodzenie to 500 kredytów na łebka. Zapłata po robocie. Jeśli zginiesz, kumple nie dostaną twojej działki. Musicie mieć własną broń i pancerze. O, ale widzę, że z tym nie będzie problemu. Nie, to nie gwarantuje członkostwa w Błękitnych Słońcach, Zaćmieniu ani Krwawej Hordzie. Jesteś wolnym strzelcem. Koniec, kropka. Jakieś pytania? No, tego się dowiem później. Dokąd mamy iść? Iść do punktu transportowego przed klubem.
Jeden z naszych chłopaków się tobą za... A, i zawołaj następnego. To tutaj można się zapisać? Zgadza się, ale to nie zabawa, młody. Dorastałem na Omedze. Umiem posługiwać się bronią. Archanioł też. Umiem sobie radzić. Poza tym właśnie wydałem 50 kredytów na ten pistolet i chcę z niego skorzystać. Twoja forsa. Hej, co? Zaufaj mi, później podziękujesz. No. Się nazywa Gordy na bramce. Bez kij tu. Aria na mnie czeka. Omega. Dziura zabita dechami. Ale przynajmniej coś się tu dzieje. Wcześniej bywałam tu w interesach. Zawsze potem mam ochotę na prysznic, jakby normalna dekontaminacja nie wystarczyła. No to wiele można się dowiedzieć. O. Mam do wykonania misję. Mam nadzieję, że jesteś gotów. Archanioł zdziesiątkował wolnych strzelców. Daj mi trochę czasu. Jasne. A, że ten, to nie, nie, myślałem, że to jest odpowiedź na tamto, ale dobra, nieważne, chodźmy. Mogę zaczynać w każdej chwili. Wsiada. Co jest nie tak z tym dubbingiem? Nie kończy was zdań. Wsiada. I co, mam sobie domyśleć, co się dzieje dalej? Tu nie mogę nic zmienić sobie akurat. No to chuj. Wreszcie przysłali kogoś, kto zna się na walce. Powiedzieli ci, na co się porywamy? Powiedz tylko, gdzie mamy iść. Archanioł zaszył się w budynku na końcu tego bulwaru. Ma korzystniejszą pozycję. A jedyna droga do środka prowadzi przez odsłonięty most. To strefa śmierci. Na szczęście jest już zmęczony. Popełnia błędy. Niedługo go dorwiemy. Dorwę go, tylko wskaż mi drogę na most. Podoba mi się twoje podejście, ale działamy według planu. Będziesz w oddziale dywersyjnym. Przejdź prosto przez most i zajmij Archanioła, żeby oddział infiltracyjny mógł go zajść od tyłu. To mi wygląda na samobójczą misję. Mniej więcej. Ale wyglądasz na kogoś, kto sobie poradzi. Idź bulwarem do trzeciej barykady. Porozmawiaj z sierżantem Katką. Da ci znak do ataku. Poszukam sierżanta Katki. Dobry pomysł. Uważaj na bulwarze. Archanioł zabił tam już dziesiątki ludzi. Do środka pewnie się dostaniemy, ale z powrotem może być ciekawie. Najpierw go znajdźmy. Wtedy się zastanowimy, jak go stamtąd wyciągnąć. Dobra, działamy według planu, no to plan się trochę zmieni chyba. Shepard, przeskanowałam okolice, ale nie mogę wyznaczyć innej drogi do Archanioła. W takim razie idziemy z najemnikami. Śmigłowiec i ciężkie mechy mają dużą siłę ognia. Osłabcie je przed wyruszeniem. Idu, potrzebujesz czegoś? Dowodzisz zaćmieniem? Sam na to wpadłeś? Jestem Jaro. Dowodzę zaćmieniem na Omedze. Czego potrzebujesz, wolny strzelcu? Więc cały atak oparty jest na oddziale infiltracyjnym? To plan Taraka, nie mój. Nie chce już tracić swoich ludzi, więc wypycha naprzód wolnych strzelców. Archanioł nigdzie się nie wybiera, więc nie zaszkodzi spróbować. Kto wie, może ci się poszczęści. Mi na pewno. Dobry pomysł. Wam już nie. Tędy. A co to? O kurwa, mechy. Oho.
4 kafle zawsze dobra. Pierwiastek 0, o, to się przyda. Kurwa, znowu wód. Kurwa. Skontaktuj się z administratorem. Mogę jeszcze raz? No bez kitu. Kurwa. No jest jeszcze raz. Aha, no to sobie tylko utrudniłem w sumie. Nie. O, to się chyba zginął, chuj. Kto jest administratorem? To nie miejsce dla wolnych strzelców. Chyba horda pewnie. O. Nazywam się Gar. Wystarczy. Muszę tu tkwić, dopóki wy, wolni strzelcy, nie skończycie się bawić w wojnę. Pytaj i zjeżdżaj. Kiedy atakuje krwawa horda? Cholerny Tarak każe nam czekać. Ale mówi, że słońca mają plan i nie chcą, żebyśmy plątali się im pod nogami. Ha! Mamy czekać, aż zaćmienie wyśle mechy. Przekonamy się. Pójdę już. Najwyższa pora. Czyli mechy są od zaćmienia. No chuj ci w dupę. No kurwa mać, ujebałem mecha. To mogło być tak pięknie. O. No kurwa znowu. To dużo pomarańczu. W równych liniach. Pomarańcz na dole. Trochę niebieskiego. Ten, dobra. Jest. No, tu się napierdają. O, to kto? O, tam chyba jest Archanioł, ten tamten. Szukam sierżanta Katki. Tak jak i ja, kolego. Jest tam, przy śmigłowcu. Na jego sygnał ruszamy przez most. Idź z nim pogadać jak chcesz. Mnie się nie śpieszy. Zaraz wracam. Powodzenia. Dobra, ale niestety rozmowa z Katką będzie później, ponieważ kończę ten odcinek w tym miejscu, więc subuj, lajkuj, komentuj i czekaj na więcej.